Artyści w Polsce co jakiś czas skarżą się na niskie wypłaty za wiele lat pracy w showbiznesie, a problem emerytur dla polskich gwiazd jest dobrze znany. Jednym z takich artystów jest Marek Włodarczyk, który przez wiele lat był kojarzony z serialem Kryminalni, jednak to za granicą zrobił prawdziwą karierę. Aktor wyznał, że polska emerytura nie wystarczyłaby mu na przeżycie, a jego emerytura w Polsce wynosi zaledwie 42 zł. Na szczęście praca w Niemczech zapewnia pracownikom odprowadzanie wszystkich składek, bez względu na to, w jakim medium pracują. W Polsce natomiast, aktorzy pracują na tzw. umowach śmieciowych, a za nich nikt nie odprowadza składek emerytalnych, co przyczynia się do problemów ze skopymi emeryturami polskich gwiazd kina i telewizji. Włodarczyk mimo to cieszy się, że ma pracę i że może zarabiać, a ostatnio zagrał m.in. w głośnym filmie Pokusa.